No, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. Drużyna kartofliska po 2 latach przerwy rusza po Puchar Polski. Nie mogę się doczekać wprost. Jak zdobędziemy puchar? Tak. Tego wyjazdu do Kazania nie mogę się doczekać już na mecz kartofliska Rubin Kazań. To będzie dobre widowisko. Ale zanim ten Rubin, to najpierw musimy pokonać pierwszą rundę. Ale no pech w losowaniu, ja pierdzielę. No, ktoś to chyba po złości robi. Ciepłe kulki. Po raz 4 z rzędu zagramy z bardzo silnym zespołem Bar Ulubiona ETV. Już mnie zaczyna to denerwować, bo ciągle na nich trafiamy. Jakbyśmy nie mogli trafić na kogoś słabszego. Na kogoś słabszego. Co, nie ma słabszych? Że jacyś niewidomi? A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A jak ktoś nie ma konta w LVBecie i założy, to dostanie kartofliskową koszulkę za darmo. Szczegóły będą w komentarzu pod filmikiem. Panowie, 2 godziny do meczu niecałe. Jeszcze jest dużo czasu, patrz, jeszcze piwko może sobie. Ja już się spociłem. Dobra, koszulki chyba trzeba rozdać, co? Weź tą koszulkę, przekaż. Czyja to jest koszulka? Polski Ronaldo, 69. Kto ty może być polskim Ronaldo? Dlaczego jest gruby? Życzę powodzenia w reprezentowaniu drużyny. Kurwa, jesteś złośliwa małpa po prostu. No co, no nie jesteś polskim Ronaldo? O, idealnie, ale bez podanek możesz grać. Co tam wyszło z tych wyliczeń, czy co? Że mamy 3 razy numer 99, 2 razy numer 5, 2 razy numer 4. Tak pan prezes zadbał o koszulki. Kurde, ale ja naprawdę celowo sprawdzałem w mailach wcześniejszych, przez jakichś tam zamówieniach, żeby nie popierdzielić numerów. I mamy potrójne i podwójne. No to elegancko. Będziemy dorabiać jak Rubin Kazań. Skład dzisiaj bardzo mocny. Pojawiła się opinia, że masz duże cycki. Prawda. Nie dość, że nie mam już najgorszego numeru, to nie mam też już największych cycków w drużynie. Jest! O, jaki hejt się wylał, kurwa. Jaki hejt? Stoi kierownik najchudszy. My dzisiaj nie za bardzo wiemy, jak mamy grać, bo trener ma dojechać dopiero gdzieś tam w połowie pierwszej połowy. Bo mecz komentuje teraz. Prosto ze studia ma przyjechać, ale na początek się nie wyrobi. No jak my biedni zaczniemy teraz? No, przebrany. Doczekał się. Mecz za 15 minut. Dasz radę w 15 minut? 2. 4. Jak my biedni mamy bez trenera grać? Ale mamy pana kierownika. W sumie tak. Po co trener, jak mamy kierownika? I to jakiego? Kawał kierownika mamy! Jakich 2 by było? A my w tym roku mamy niezłe wzmocnienia. Pan skąd przyjechał? Gdzie pan teraz mieszka? Z Ameryki. Ameryka! Nowy Jork. Tam to grają, nie? Tak. Jest forma? Jest, bo było. 1,5 roku czekałem, się przygotowywałem. Już bardziej gotowy nie będę. Wczoraj wieczorem odbył się trening i grałeś pierwsze skrzypce. Czułem ciężar i presję. Nie, ale jak się dzisiaj czujesz po tym treningu wczorajszym? Widać. Mam takie wewnętrzne przekonanie, że dzisiaj coś strzelę, że to się w głowie nie mieści. Gwarantuję. Tak, chyba po meczu coś strzeli. Po meczu to sam będziesz mi asystował. Mecz się trochę opóźnił, jest i trener. Witam serdecznie. No to już będziemy wiedzieli chyba co grać. Ciao, come stai? Ja dzisiaj na włoskiego trenera w Serie C. Jest tu jakieś jedzonko? Strasznie głodny jestem. Udało się namierzyć sędziego tego spotkania, arbiter klasy międzynarodowej. Bardzo ważne pytanie od zespołu. Tak. Ile będzie przerw na wodę? Zrobimy jedną przerwę w 27 minucie. A jeżeli będzie kryzys, to i w 37 minucie. A jeżeli będzie kryzys w 7? To podnieście rękę. A ja mam w ogóle delikatny problem z obuwiem, bo do obu butów kot mi nasikał, się okazało. Idę zobaczyć, co tam u przeciwników. Wyglądają jak zwykle groźnie. Pan, że tak zapytam w podstawie? Tak się złożyło. Nie, ale grasz od początku, tak? No, jestem najszybszym zawodnikiem na ataku. Ktoś tam pisał przed meczem, że sędzia nas zagada. Czy sędzia nas zabiega też? Nie, o tego możecie być pewni. Dzisiaj będę oszczędny, nie to, że będę biegał tylko w samym kółku, ale będę się starał tak być oszczędny, bo... A gdzie to kółko jest? Właśnie nie widać, bo jest takie słońce, że go nie widać. Trenerze, to co gramy? Ale musimy grać tak, co czyście jak ten burger z dzika. Wy jesteście gospodarzem, więc musicie zaopatrzyć się w piłkę. A skąd mamy wziąć piłkę? Panowie, dobrze nas wszystkich widzieć, w zdrowiu i w szczęściu, fajnie, że się widzimy znowu. Oby tak się skończyło dzisiaj. Plan jest taki, żeby ich opierdolić, ale z pokorą, więc opierdolmy ich, ale z klasą. I przede wszystkim jeszcze raz dobrze was widzieć, bawcie się dobrze. Kto wygra mecz? No piro, no party! Zaraz będzie mecz przerwany. Ładnie się dymi. Jak zaczęliśmy? Ale są boże. Ale piłka! Nie ma gola za ulubionej! My gramy jednego mniej? Polski Ronaldo na boisku. Dobra, Kiero, ostatnie sprinty! Będzie zmiana. Zmiana. Nie, no daj mu jeszcze pograć. Dobrze, ty decydujesz. No chwilę niech pogra. Jestem tam tylko marionetką. A kto wchodzi za kierownika? To ja chyba nie. Ja wchodzę na ostatnie 3 minuty. Puchar Ulubiona! Instant wyjechał, że oni mają 2 strzały, a wy 0. No ale kurwa, co to były za strzały? To kurwa Muszyński by to w kutasa odwiązał. Kurde, nasz główny transfer nie dotarł na mecz, no. Kurwa, powiedziałeś, że będziemy 6. Jak się można z tobą umawiać? O 16 miał być mecz, kurwa, nie o 17. Cały mecz, kurwa. Ja miałem się śpieszyć. Przebieraj się, ty. No przebieraj się, kurwa. Ale weź się tak w 3 minuty przebierz, no. Bo to tak... I rozgrzej. Równolegle. Później się nasz transfer dekady. Właściciel baru Ulubiona opuścił zespół Ulubiona. Dużo nas kosztował ten transfer, ale zaraz zobaczycie, że było warto. Warto było? Zobaczymy. O! O! No, Michał Szostak. Michał, dawaj! Dawaj, Michał! Ach, powalczył. Już potrzebna zmiana, Ronaldo chce zejść. No przebiera się do chuja, no to ty zejdź. Kurwa, no wchodzisz już. Dobra. Ostatni łyk i wchodzi. Mam nadzieję, że to jest Tymbar. Tam jesteś Tymbar. A jak mi ktoś zajdzie w nos, to będziesz kurna płacić kupowanie. Tak. Brawo! Dzięki, Aszu. Jak? No co, raz dobrze podałem. Jak rozumiem, się zaczyna mecz. O, ładnie! Dobrze! Aszu! O ja pierdol! Dobra! Bardzo dobrze! Po niego dostał dzisiaj. Ale mam specjalnie. No i do przerwy 0-0. Maniek z Biskitek. Jak ta pierwsza połowa? Jest to jedyny mecz, który można uwiecznić na płótnie. Gorąco, ale dobrze. Tak? Dlaczego? Dlatego, że jest statyczny i malarz nadąży. Trochę słabo, że wpuścili tego szybszego, bo był ten Grubcio i było idealnie. Który Grubcio? No ten od nich taki duży, co się chowałem za niego i miałem cień akurat. To mogą go tak kryć, też było idealnie. Przepraszam bardzo, na ławce rezerwowych to można ale tutaj chlać i palić pytania. Papierosy? My to zadajemy pytanie, dlaczego pan nie gra? Zaraz wejdę. O, ładnie, a zakończona kariera jednego z piłkarzy ulubionej tym zwodem. Boli go ten zwód do tej pory. Co się stało tutaj? Biżuteria. Tak? Nie można mieć? Ponad 2000 zł na szyję, zapraszam. A jak mam na penisie? Można. Bo nie widać. No ale po co chować? Ja właśnie chciałem światu pokazać tę biżuterię. 20 minut do końca nadeszła ta chwila. Chodzisz? Na dwójkę. Na dwójeczkę. Wolałbym chyba na dwójkę iść teraz. A mam wejść na 9 chyba. I oto jest ta zmiana, na którą czekali wszyscy kibice z drużyny Kartofliska. Ja nie czekałem. Rafał nie czekał, ale reszta czekała. Radosław Brzeźnikiewicz na boisku. Ale szakta Brzeźnikiewicz! Nie ma gola! I koniec, będą rzuty karne! Jak kto u nas strzela? Ja miałem strzelać ostatnio. Piąty chcesz strzelać? Mogę strzelać piąty, spierdolę i nie będę musiał drugiej rundy robić. No i zaczynamy rzuty karne. Ulubiona jako pierwsza. Pewnie 1-0. Przegrywamy 0-1. Teraz chuligan z Bieszczad. Co on to strzeli? Jak odpowiedzą Kartofliska, długi rozbieg piłkarza z numerem 3. Pewnie. No i druga próba Kartoflisk. Strzeli. Tak wierzysz w kolegę zespołu? Nie, no, kocham go jak brata i wierzę w niego, ale zobacz, patrz. Nie ma gola, broni bramkarz ulubionej. Dobre krupcą było. I rzut karny dla Kartoflisk. Drugi niestrzelony. Czwarty rzut karny, jeżeli teraz Maksymilian Kardas zdoła skierować piłkę do siatki, Bar Ulubiona zamelduje się w drugiej rundzie Pucharu Polski. Koniec już, koniec. Oj, dobrze, kurwa, wakacje. Pytam obiektywnego kibica, niezły mecz, nie? Co się stało? Co? Co się stało z karnymi? Z racą, co się stało? Nie wiem, może nie pociągłeś. Możesz pociągnąć. Może nie pociągłeś. Dobre było, nie? To było dobre. Generalnie w meczach piłkarskich jest tak, że jedni grają dobrze, drudzy grają źle. Dzisiaj obydwie drużyny grały po prostu chujowo. Zagraliśmy słabo. Chujowo. Bardzo słabo. Ale nie zagraliśmy aż tak chujowo, by nie mieć szans z Arsenalem. Dziękujemy i do widzenia. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A jak ktoś nie ma konta w LVBecie i założy, to dostanie kartofliskową koszulkę za darmo. Szczegóły będą w komentarzu pod filmikiem. Fajne chłopaki muzykalne, podrywane przez dziewczyny fajne, głupie żarty, charaktery skrajne, dający się rozpoznać z dobrej strony.